Dzień dobry Państwu. Wznawiam obrady. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Proszę Państwa o powstanie. Szanowni Państwo, wczoraj w wieku 94 lat zmarł Leszek Moczulski, poseł na Sejm pierwszej i drugiej kadencji. Działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL, współzałożyciel Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, twórca i wieloletni przewodniczący pierwszej antykomunistycznej partii politycznej w bloku wschodnim Konfederacji Polski Niepodległej. Aresztowany ponad 250 razy. Po raz pierwszy w 1957 roku pod zarzutem szkalowania władz PRL. W latach 80. sądzony w dwóch procesach politycznych. 8 października 82 roku w pierwszym procesie KPN skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 7 lat więzienia za między innymi działanie w celu obalenia ustroju PRL i osłabienia jedności sojuszniczej z ZSRR. 22 kwietnia 86 roku skazany na 4 lata pozbawienia wolności w drugim procesie KPN, łącznie w więzieniach PRL spędził blisko 7 lat. Historyk, autor Wojny Polskiej 1939 roku, twórca wydanych w podziemiu programów politycznych, w tym rewolucji bez rewolucji, która stanowiła zapowiedź powstania KPN i jej główny postulat – budowę niepodległej III Rzeczypospolitej na drodze pokojowej. Odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym przez rząd Rzeczpospolitej na uchodźstwie w 1987 roku. Leszek Moczulski poświęcił swoje życie idei niepodległej i wolnej Polski. Odszedł od nas prawdziwy i niezłomny patriota. Proszę, aby Wysoki Sejm uczcił jego pamięć chwilą ciszy. Amen. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, informuję, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłożyła sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie